Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Jesień już do nas przyszła. Widzicie moje tutaj przygotowania w moim studiu całkowicie jesienne. Wiem, że troszkę organizm zwolnił. Ja sama to czuję, że potrzebuję więcej wypoczynku, więcej snu, ale należy również zadbać o kondycję fizyczną, być może delikatnie łagodniejszą na początku jesieni. Także dzisiaj taka delikatna, łagodna, nastrajająca nas praktyka do nowej pory roku. To co? Zaczynamy naszą praktykę. Usiądźcie tak jak ja w siadzie skrzyżnym. Otwórz klatkę piersiową, wydłuż odcinek szyjny, załóż koronę, ręce bokiem góra wdech, złącz dłonie razem i z wydechem dłonie na klatce piersiowej. Ręce góra wdech i teraz skręć je w prawą stronę. Lewa dłoń delikatnie na kolanie, prawa z tyłu, wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręć się i przytrzymaj i oddychaj chwilkę. Pamiętaj, aby koncentrować się na sobie, na oddechu, nie napinać mięśni twarzy, rozluźniać się. Ręce góra wdech do sufitu i w drugą stronę. Lewa dłoń, prawa dłoń, przepraszam, delikatnie na kolanie, lewa z tyłu, wydłuż plecy, weź wdech i skręć się i oddychaj. Dobrze, ręce do góry, prawa dłoń na macie, a lewa przeciąga prawy bok tułowia. Dobrze, do góry i druga strona. Dobrze, ręce góra wdech, złącz dłonie razem na splocie słonecznym, palce razem w koszyczek, rozgrzejmy nadgarstki, krążenia w jedną stronę, w drugą. Wyprostuj ręce, zaciśnij palce i jeszcze krążenia pięściami. Najpierw na zewnątrz i potem do środka. I jeszcze prawa dłoń chwyta tak jakby lewe ucho i skieruj głowę na prawą stronę. Głowa delikatnie napiera na dłoń, dłoń na głowę, przytrzymaj chwilkę. Staraj się mieć wyprostowane cały czas plecy, wydłużony kręgosłup. Dobrze, i druga strona. Dobrze, przejdźmy do klęku podpartego, rozpostarte palce dłoni na szerokość barków, kolana na szerokość bioder, grzbiety stóp przyklejone, stopy na szerokość bioder, wklęsłe plecy, pozycja krowy. Spójrz przed siebie, weź wdech i z wydechem zaokrągli. Wklęsłe plecy, krowa i zaokrągli kot. Jeszcze raz wklęsłe plecy, spójrz przed siebie. Zaokrągli kot. Proste plecy i dłonie jak najdalej. Przejdź do pozycji szczeniaka. Tylko wnętrza dłoni są przyklejone. Klatka piersiowa kieruje się do maty. Bardzo nie rób wklęsłych pleców. Niech odcinek lędźwiowy pracuje. Tak delikatnie go wypychaj do góry. Przytrzymaj. Dobrze, wycofaj dłonie do klęku podpartego i teraz kolana na szerokość maty, palce stóp razem, pośladkami usiądź na piętach i ręce jak najdalej. I tutaj możesz przykleić wnętrza dłoni, przedramiona, nawet klatka piersiowa i czoło może opaść na macie. Pozycja bohatera trzeciego z głową do dołu, przytrzymaj chwilkę. Dobrze, przejdź do klęku podpartego. Prawa ręka unieś ją, wyprostuj i lewa noga unieś ją, wyprostuj na chwilkę. 1 do 5 na 5 oddechów.
2, 3, 4, 5. Ugnij nogę w kolanie i jeżeli możesz, chwyć za stopę, za grzbiet stopy. Jeżeli nie, zostań w poprzedniej pozycji. 1, pozycja tygrysa. 2, 3, 4, 5. Dobrze, wyprostuj nogę, wyprostuj rękę i odstaw na macie, na drugą stronę. Lewa ręka unieś, wyprostuj, prawa noga unieś, wyprostuj, przytrzymaj. 1, 2, 3, 4, 5. Ugnij nogę w kolanie i złap za grzbiet stopy. Tutaj odsuwamy kolano do góry, ale odsuwamy pięty od pośladka. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze. I powolutku wyprostuj rękę, wyprostuj nogę i odstaw na macie. Dobrze. Wklęsłe plecy, pozycja krowy. Zaokrąglij kot. Zadrzyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Pośladki ciągną do góry. Odsuwaj ramiona od uszu. Krawędzie zewnętrzne stóp równoległe do dłuższych krawędzi maty, więc może delikatnie, tak minimalnie pięte na zewnątrz. Ok. I przejdź kolanami na matę. Prawa stopa, krok do przodu i stopa między dłonie, unieś się do góry. Przejdziemy do wschodzącego księżyca. Pilnuj ustawienia kolana, kolano w linii z biodrem. Otwieraj klatkę piersiową, ręce do góry. Spójrz delikatnie do góry, wygięcie w odcinku lędźwiowym delikatne. Przytrzymamy do pięciu. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, teraz grzbiety dłoni. Grzbiet dłoni lewej nad kolanem prawym nad udo i na udzie, na biodrze. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem jeszcze skręć się, spójrz za siebie. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze. I teraz dłonie na macie i unieś z tyłu nogę, wyprostuj na zatartych palcach, jak z tyłu noga. Przechodzimy do pozycji jeźdźca. Kolano ciągnie do przodu, pięta do tyłu. Wydłużaj odcinek szyjny i przytrzymaj jeszcze i oddychaj. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, przyklej teraz lewą dłoń na macie, a prawa ręka otwiera nam klatkę piersiową, ciągnie do góry. Pilnuj z tyłu nogi prostej, pilnuj tutaj kolana w linii z biodrem. 1, kąt skręcony, 2, parivrita, parivakonasana, 3 w takiej łagodnej wersji, 4, 5. Dobrze, dłoń na macie. Kolano z tyłu przyklejone, wycofaj kolano drugie do tyłu i zrobimy wszystko na drugą stronę. Lewa stopa, krok do przodu, unieś się, przejdziemy do wschodzącego księżyca. Tutaj kąt prosty powinien być i kolano w linii z biodrem, ręce przenieś do góry. Otwórz jeszcze klatkę piersiową. Tak, delikatne wygięcie, nie zapadaj się brzuchem, tyło pochylenie miednicy. 1, 2, proste ręce ciągną do sufitu. 3, 4, 5. Dobrze. I teraz grzbiety dłoni. Jedna po zewnętrznej stronie kolana, druga na udzie, na biodrze. Wydłuż plecy, weź wdech i jeszcze skręć się. I spójrz za siebie. 1, 2, 3,
3, 4, 5. Dobrze. Dłonie na matę, zadrzyj palce stopy z tyłu i jeszcze unieś ją wyprostowaną do góry. I ponownie kolano ciągnie do przodu, pięta do tyłu, a my zapadamy się biodrami do maty i przytrzymaj i oddychaj. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, przyklej dłoń na macie. Druga ręka do góry, do sufitu, otwiera nam klatkę piersiową. Z tyłu noga prosta, pilnuj jej. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, dłoń na macie, przyklej kolano prawe do maty, wycofaj lewe. Jesteśmy w klęku, wklęsłe plecy, pozycja krowy, weź wdech, zaokrąglij kot. Proste plecy i dłonie przenieś jak najdalej, klatka piersiowa kieruje się w stronę maty, ale delikatnie tutaj uruchamiaj, aktywizuj odcinek lędźwiowy. Dobrze, wycofaj ręce do tyłu i przejdziemy do takiego skrętu fajnego dla kręgosłupa. Prawa ręka, góra, wdech i już odstaw bark. Ucho, skroń głowę, ręka prawa spoczywa na macie, grzbiet dłoni przyklejony, a lewa ręka do góry i przytrzymaj. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, lewa dłoń na macie. Wyprostuj lewą dłoń, prawa ręka, góra, wdech, do sufitu palce, odstaw na matę, na drugą stronę, lewa ręka, góra, wdech i pod prawą, ugnij prawą, rękę w łokciu, odłóż bark, odłóż skroń, ucho, głowę, wnętrze lewej dłoni na macie i prawa ręka do góry, otwiera nam klatkę piersiową. 1, oddychaj. 2, 3, 4, 5. Dobrze. Dłoń na macie prawa. Wyprostuj prawą rękę, lewa ręka. Góra, wdech. I dłoń na macie. Dobrze. Zadrzyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Pies z głową do dołu. Zostań na chwilkę. Dobrze, i skrzyżuj stopy z przodu i przejdź do siadu prostego. Dandasana, pozycja kija, uwolnij pośladki, dłonie delikatnie za pośladkami, palce aktywne i plecy są proste. Z przodu i z tyłu mamy deskę w plecach. Przytrzymaj chwilkę. Dobrze, ręce do góry. Urdhva Hasta Dandasana i pochylenie do przodu tyle, ile możesz. Proste plecy, przyklejaj brzuch do ud i przytrzymaj i oddychaj. Na chwilkę. Dobrze. Ugnij teraz prawą nogę w kolanie i przenieś na drugą stronę po zewnętrznej stronie lewego kolana. Stopa aktywna, prawa ręka z tyłu. Lewa ręka, góra, wdech, ugnij ją w łokciu, łokieć odpycha nam jeszcze kolano. Na bok wydłuż plecy, weź wdech i skręć się. I przytrzymamy. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, i na drugą stronę. Siedzimy już na pośladkach i lewe kolano ugnij nogę w lewym kolanie, przełóż na prawą stronę, stopa aktywna, lewa ręka z tyłu, prawa ręka, góra, wdech i łokieć odpycha nam
kolano na bok, wydłuż plecy, weź wdech i skręć się, spójrz za siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Wydłuż plecy i pochylenie jeszcze na chwilkę do przodu. Dobrze, połóż się teraz na plecach. Ugnij nogi w kolanach, pięty blisko pośladków. Prawa kostka nad lewym kolanem. Prawa dłoń pod prawą łydką. Przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Lewa dłoń chwyta prawą dłoń. I teraz kolano prawe rotuje na zewnątrz, a lewe kolano ciągnie do klatki piersiowej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji i na drugą stronę. Lewa kostka nad prawym kolanem, przyciągnij kolano do klatki piersiowej, lewe kolano rotuje na zewnątrz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji, kolana do klatki piersiowej, pokołysz na boki na chwilkę. Lewa noga opada, wyprostowana na macie. Lewa dłoń chwyta prawe kolano, prawa dłoń na podłodze, grzbiet dłoni przyklejony i skręcie. Teraz kolano przenosimy prawe na lewą stronę, a patrzymy za naszą prawą ręką i przytrzymaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Kolana do klatki piersiowej, pokołysz na boki. Wyprostuj prawą nogę, odłóż na macie, prawa dłoń chwyta lewe kolano, na prawą stronę przeciąga, lewa ręka wyprostowana, spójrz za lewą ręką. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, kolana do klatki piersiowej, pokołysz na boki i chwyć za zewnętrzne krawędzie stóp i jeszcze kolana do podpachy, pozycja szczęśliwego dziecka. Już oddychaj spokojnie, głęboko. Podziękuj sobie za praktykę. Dobrze, i swoim sposobem lub przez kołyskę przejdź do siadu krzyżnego. Kochani, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za wspólną praktykę. Zobacz, jak dużo dobrego zrobiłeś dla swojego ciała. Brawo Ty, możesz być z siebie dumny, dumna. Będę bardzo wdzięczna za komentarz, łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do działania. Wspaniałego dnia Ci życzę, wszystkiego dobrego i oczywiście do zobaczenia na mojej kolejnej praktyce. Namaste.